Tak jak to już Paweł wspomniał, 20 lat w Unii, bilans członkostwa, to jest moja najnowsza książka, jednocześnie trzecia książka na temat Unii Europejskiej. Wcześniej było 10 lat w Unii i potem była jeszcze moja książka, została wydana, Socjalizm według Unii. Natomiast pewne rzeczy są istotne i ważne i powtarzane, że tak powiem, przez polityków i dziennikarzy, a po prostu powtarzane są kłamstwa. I chciałbym od tego zacząć. Mianowicie mam na myśli dotacje unijne. No bo wszyscy wychwalają dotacje unijne i politycy, i dziennikarze, i mało tego, wiele ludzi, wiele osób uważa, że to właśnie sens bycia członkiem w Unii Europejskiej to przede wszystkim te miliardy, które Unia nam daje. Te miliardy, dlatego warto być w Unii, absolutnie nie możemy wychodzić z Unii, bo te miliardy, prawda, idą miliardy i miliardy i wszyscy o tych miliardach tylko opowiadają. I nawet premier Morawiecki się przejechał, jak zrobił plakaty z 770 miliardami, a potem się okazało, że Komisja Europejska mu wszystko zablokowała. W każdym razie ja chcę powiedzieć, powtórzyć właśnie po raz kolejny, że no jaki jest problem z dotacjami unijnymi? Przede wszystkim dotacje unijne kosztują. Kosztują nie tyle Unię, co kosztują nas. Kosztują nas jako państwo, nas jako Polaków, nas jako gospodarka polska. Dlaczego? Bo to jest tak, biurokracja. Dotacje to jest zaproszenie do korupcji, dotacje to jest marnotrawstwo, mamy betonozę dzięki dotacjom unijnym w różnych miastach, mamy ścieżki rowerowe, po których mało kto jeździ, na przykład u mnie w mieście jest kilka ścieżek rowerowych, gdzie można zobaczyć rower średnio raz na miesiąc i często to jest tak, że to jest mój rower, czy na przykład fotoradary. Dzisiaj rozmawiałem z takim człowiekiem, który mi też taki ciekawy przykład podał, w jaki sposób się marnotrawi pieniądze z Unii Europejskiej. Otóż pewna firma dostała pieniądze z Unii Europejskiej na zbudowanie, zrobienie pewnej aplikacji, firma informatyczna. No i zrobiła tą aplikację, dostała pieniądze, no tylko że potem pojawił się pewien problem, mianowicie taki, że do nikomu ta aplikacja nie była potrzebna i nikt jej, że tak powiem, nie ściągał, żeby z niej korzystać. No i ta firma, żeby pokazać się, żeby zaprezentować urzędnikom, że jednak ta aplikacja to jest potrzebna, zatrudniła inną firmę, żeby zrobiła taki ruch. Żeby zrobiła ruch w interesie, to znaczy, żeby ta firma zaczęła pobierać przez swoich pracowników tę aplikację i dzięki temu ta firma, która ją zbudowała, mogła się pochwalić urzędnikom, że no, jest potrzebna aplikacja, to ludzie korzystają i tak dalej. Więc widzimy, jaki to jest absurd. To jest oczywiście jeden z wielu przykładów, ale podobnych przykładów jest znacznie więcej. Czyli tak, po pierwsze koszty. Po drugie, kwestia gospodarcza. Dotacje unijne to jest ingerencja w rynek, która powoduje nieoptymalne wykorzystanie zasobów, a jak wiemy, jeśli chodzi o wszelkie zasoby, jest ich ograniczona ilość. Więc o gospodarce tak naprawdę w tej sytuacji nie decydują konsumenci, czyli firmy nie produkują to, co chcą konsumenci, tylko decyduje urzędnik. Z drugiej strony są firmy, które dostają dotacje i są firmy, które nie dostają dotacji, co powoduje tak naprawdę nieuczciwą konkurencję na rynku. No więc jest to ingerencja w rynek, która ten rynek psuje i powoduje, że jest on nieoptymalnie wykorzystywany. Ale co jeszcze gorsze, po trzecie, to jest kwestia polityczna. Mamy propagandę, te właśnie wszystkie tablice, prawda, na każdym rogu ulicy, które mówią o tym, że Unia daje pieniądze. Ja to porównuję choćby z Pałacem Kultury i Nauki. Dlaczego? Pałac Kultury i Nauki został wybudowany na rozkaz Stalina
żeby pokazywał, że tu rządzi Moskwa, prawda? Że Polską rządzi Moskwa. Ale nawet wcześniej, za caratu, było podobnie. To znaczy, dokładnie tak. W najdalszych zakątkach Imperium Carskiego, nie tylko w Warszawie, proszę pana. W najdalszych, a nawet, wie pan, w Sosnowcu, przy granicy, prawda? Była granica w Sosnowcu i cerkwie były, za caratu były budowane w całym imperium, żeby nawet jeśli w Polsce, w Królestwie Polskim, nie było wyznawców, prawda? No to byli też urzędnicy carscy, których była tak naprawdę niewielka ilość, ale to nie miało znaczenia. Tu chodziło o symbol, że tu rządzi car. I dlatego te cerkwie wszędzie były budowane właśnie choćby w Królestwie Polskim, czyli w części imperium najbardziej wysuniętym na zachód. I moim zdaniem dokładnie to samo zadanie mają tablice dotacyjne, te unijne. Właśnie żeby pokazać, że tu rządzi Unia Europejska. Mało tego, Unia Europejska jest tak wspaniała, że daje tyle pieniędzy. Że daje te wszystkie miliardy. No i jak tu można nie kochać Unii? I to jest jakby taka jedna sprawa polityczna, ale jest jeszcze druga sprawa polityczna, bo dotacje unijne uzależniają. Mało tego, dotacje unijne nie tylko mogą być, ale są i były już narzędziem szantażu po prostu. Państwo pamiętacie kwestia wstrzymania dotacji dla samorządów, jeszcze zarządów PiS-u. Samorządy w Polsce południowo-wschodniej, chyba w województwie podkarpackim i chyba w małopolskim, wprowadziły takie uchwały prorodzinne. No i to dla Unii to były uchwały antygenderowe, czy jakie tam, jak oni tam sobie to wymyślili. No więc pojawił się nacisk ze strony rządu PiS, ponieważ te samorządy były też rządzone przez PiS-owców, prawda? Pojawił się nacisk ze strony rządu PiS, żeby te, bo im wstrzymano dotacje po prostu, za te uchwały zostały wstrzymane dotacje. I rząd PiS wpływał na tych samorządowców PiS-owskich, żeby wycofali te uchwały, po to, żeby mogli wziąć te dotacje unijne. I tak rzeczywiście się stało. Oni się ugięli po prostu, ale to jest jakby sprawa mało istotna, prawda? Natomiast kwestia istotna, no to była sprawa wydumana, prawda, kwestia łamania praworządności przez rząd PiS, która była tak naprawdę pretekstem do tego, żeby wstrzymać i dotacje unijne normalne i wypłaty z Unijnego Funduszu Odbudowy na KPO. I dopiero jak został zmieniony rząd na rząd obecny, pieniądze zostały odblokowane, mimo tego, że właściwie w prawie nic się nie zmieniło. Bo nic się nie zmieniło w prawie, przynajmniej w tych kwestiach, o które rzekomo chodziło Komisji Europejskiej. Czyli przede wszystkim tam była sprawa sądów, prawda? No więc widzimy, jak to wygląda z dotacjami unijnymi. Ale mamy teraz właśnie to wspomniane KPO. I moim zdaniem pieniądze na KPO z Funduszu Odbudowy, z Unijnego Funduszu Odbudowy są jeszcze bardziej szkodliwe niż takie zwykłe dotacje unijne, dlatego że powielają praktycznie wszystkie wady dotacji unijnych, a jeszcze mają dodatkowe wady. Po pierwsze, mami się nas, że te pieniądze są konieczne, dlatego że mamy, jak sama nazwa wskazuje, zresztą mamy odbudowywać chyba gospodarkę, bo no ten fundusz odbudowy, tak, dlatego się tak nazywa, że gospodarka Unii Europejskiej znalazła się w złym stanie po COVID-zie, tak? Czy po pandemii. Tak naprawdę, no wiadomo, gospodarka znalazła się rzeczywiście w gorszym stanie. Gospodarka powiedzmy unijna, generalnie rzecz biorąc. Ale po pierwsze po lockdownie, a nie po COVID-zie. A po drugie, czy rzeczywiście polska gospodarka ma takie wielkie problemy? No, tu już bym dyskutował z tym.
To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to są tak zwane kamienie milowe. Żeby dostać te pieniądze, to Polska musi wypełnić kamienie milowe. I co to w ogóle są te kamienie milowe? Bo na przykład jednym z kamieni milowych jest podatek od posiadania samochodu. Czyli nowy podatek, którego nie było i miał zostać wprowadzony. Skąd on się wziął? Skąd się te kamienie milowe wzięły? Te kamienie milowe, bo tak, nie wzięły się z traktatów unijnych, no bo skoro Unia od tego nas żąda, no to musi być jakaś podstawa, prawda? Nie wzięły się z traktatów unijnych, nie wzięły się z prawa wtórnego Unii Europejskiej, czyli rozporządzeń i dyrektyw. No to skąd się wzięły? Okazuje się, że wzięły się po prostu z umowy rządu polskiego z Komisją Europejską. Chodzi o to, że Komisja Europejska, dając te pieniądze z Funduszu Odbudowy, no to sobie od razu wymyśliła, że będzie stawiała różnego typu warunki, żeby sobie rządzić, no bo chodzi o rządzenie, prawda, o władzę. No i Polsce postawiła tam prawie 300 tych różnych warunków. Znaczy, były pewne kryteria do wypełnienia, a Polska miała zaproponować, co zrobi, żeby te kryteria były spełnione. No i na przykład tam chodzi o zmniejszenie emisji spalin, no to PiS wymyślił, że to będzie podatek od samochodów. No i Komisja Europejska się na to zgodziła i taka umowa została podpisana. No i oczywiście tych warunków, tak jak mówię, było prawie 300. Między innymi te czyste strefy transportu, regulamin Sejmu, no, kwestie sądownictwa i tak dalej, i tak dalej. Odskładkowanie umów cywilnoprawnych i tak dalej. No więc okazuje się, że Komisji Europejskiej, czy ogólnie Unii Europejskiej, kwestia traktatów i kwestia prawa wtórnego to jest jeszcze za mało, mimo że tych aktów prawnych, liczba tych aktów prawnych to idzie w dziesiątki tysięcy. W dziesiątki tysięcy. Jeszcze muszą być dodatkowe umowy, jeszcze trzeba odbierać, żądać od krajów członkowskich różnych nowych rzeczy, innych, do których one się nie zobowiązały ani na podstawie traktatów, ani nie, i tak naprawdę w ogóle Unia Europejska nie ma kompetencji w tych sprawach przecież. No więc to są te właśnie szkodliwe dla nas tak naprawdę wszystkie te kamienie milowe, stąd się wzięły, no ale żeby dostać pieniądze z Funduszu Odbudowy, no to trzeba kamienie milowe wypełniać. No ale jest jeszcze trzecia sprawa, która nam szkodzi, bo to jak widzimy, to nam szkodzi. Szkodzi nam jeszcze to, na co te pieniądze w ogóle mają iść z tego Funduszu Odbudowy na KPO. No i te pieniądze mają iść na cele, które de facto też nam szkodzą po prostu. Bo mają iść przede wszystkim na dwie rzeczy, najważniejsze rzeczy, to jest na dekarbonizację, której nie potrzebujemy, obiektywnie rzecz biorąc. A po drugie, ma to iść na cyfryzację. A cyfryzacja to jest inne imię po prostu pogłębionej inwigilacji. Między innymi, pewnie Państwo też, nie wiem czy wiecie, powstaje coś takiego i z tych pieniędzy właśnie na KPO ma powstać coś takiego jak portfel tożsamości cyfrowej. I właśnie to jest takie narzędzie informatyczne, które będzie gromadziło wszystkie dane na temat wszystkich Polaków. No ale mało tego, jest jeszcze czwarta kwestia odnośnie pieniędzy na KPO. To jest to, że częściowo to są pieniądze, które Polska dostaje jako kredyt, a częściowo jako dotacje. Ale no, tych kredytów jest trochę więcej, tych dotacji jest trochę mniej. Nieważne, w każdym razie niedawno wypowiadała się jedna z pań minister aktualnego rządu i powiedziała, że no, te dotacje to będziemy wszystkie brali, natomiast co do kredytów, no to się będziemy zastanawiać, czy nam to jednak jest potrzebne, czy to nie, no to będziemy się zastanawiać i myśleć o tym. Tylko, że proszę Państwa, wszystkie pieniądze, które są z Funduszu Odbudowy, to jest kredyt. 100% tych pieniędzy to jest kredyt. To jest kredyt, który zaciągnęła Unia Europejska na rynkach finansowych i
To jest kredyt, który jest żyrowany przez kraje członkowskie. To jest kredyt nie tylko żyrowany, ale w całości do spłacenia przez państwa członkowskie. W całości do spłacenia. Więc Polska, zanim jeszcze pod koniec rządów PiS, no już tych pieniędzy jeszcze nie dostała, ale już pierwsze raty już trzeba było płacić, prawda? Właśnie jako spłata tego kredytu. Bo on ma być spłacany chyba do 58 roku, czy jakoś tak. Globalnie spłacany, czy indywidualnie przez poszczególne państwa, proporcjonalnie do tego, co wzięły? Nie, to jest spłacane solidarnie. To znaczy, jak jeden kraj nie spłaci, to drugi musi spłacić. To jest na takiej zasadzie, że każdy żyruje w całości jakby. Natomiast każdy ma spłacać. Ale może na końcu jakby coś, to na końcu byśmy rozmawiali. Proszę Państwa, jak to się dzieje, że był rząd PiS, teraz jest rząd PO, który właściwie mówi, że jest całkowicie innym rządem, że w ogóle wszystko robi inaczej, że on jest najlepszy, tamten był najgorszy, a tamci mówili, że oni są najlepsi, a ci są najgorsi. Takie dwa całkowicie inne jakby w ogóle twory, które są ze sobą sprzeczne i każdy chce co innego rzekomo. Jak to jest, że jeden i drugi, jeden najpierw podpisał Fundusz Odbudowy i zaczął go realizować, chociaż nie dostał tych pieniędzy, a drugi go dalej realizuje. Ze szkodą na Polaków, dla Polaków. I jeden i drugi to robi ze szkodą dla Polaków. No więc jak to jest, że całkowicie przeciwne rządy? Czy oni na pewno są przeciwni? Skoro oni działają tak samo, tak naprawdę działają tak samo, robią dokładnie to samo. I niestety ze szkodą na Polaków. No to jak to w końcu jest z tymi... W czyim oni interesie to robią? Proszę Państwa, ludzie, Polacy, jako zysk czy też strata, powiedzmy, że zysk z członkostwa w Unii Europejskiej, to mówią o tym, że więcej dostajemy niż dajemy Unii. O. Mniej dajemy Unii, niż Unia nam daje. O, coś takiego, prawda? Oczywiście, że tak jest. Proszę Pani. Ja powiem, jak jest przez 20 lat ostatnie. Przez ostatnie 20 lat. Bo o tym jest ta książka. Przez 20 lat Polska wpłacała składkę, która średniorocznie wyniosła 1% PKB Polski. Co roku. Natomiast z drugiej strony dostawała dotacje unijne z funduszy unijnych na poziomie 3% PKB średniorocznie. Co oznacza, że netto zyskaliśmy 2% PKB. Tylko że tak, to są przede wszystkim pieniądze, które tak naprawdę to są transfery pomiędzy budżetami, pomiędzy budżetem Unii Europejskiej i pomiędzy budżetem Polski. A nie bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nie jest to żaden bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej, o czym jeszcze dalej będę mówił i z czego to wyniknie. W każdym razie, biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałem przed chwilą o dotacjach unijnych, to te 2% tym bardziej nie ma realnego znaczenia dla gospodarki. Nie ma realnego znaczenia. A biorąc pod uwagę to, że nas to jeszcze dodatkowo kosztuje i tak naprawdę uderza w rynek, robi chaos na rynku i jeszcze staje się narzędziem politycznym, no to te przepływy to nie jest nic dobrego dla Polski, tak naprawdę. Ale przede wszystkim nie jest to żaden bilans członkostwa. I co jest bilansem? Powiem zaraz, ale może jeszcze tak. 1 maja teraz, jak było 20 lat Polski w Unii, ekonomiści, różni politycy, dziennikarze opowiadali jak to o tym, że no, jak dzięki Unii Polska się szybciej rozwija. Czy rzeczywiście się rozwija szybciej? No, ja spojrzałem do konkretnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i proszę Państwa,
w pierwszej dekadzie, może w ostatniej dekadzie, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, średnioroczny wzrost PKB Polski wyniósł 4,6%. W pierwszej dekadzie po wejściu do Unii było to 4% średniorocznie wzrost PKB, natomiast w drugiej dekadzie już to było tylko 3,7%. Czy to jest coraz szybszy wzrost gospodarczy? Bo według tych wszystkich polityków i dziennikarzy to jest coraz szybszy wzrost gospodarczy. Ale podstawa się zmienia. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Pan zobaczy, że rozwinięte gospodarki się nie rozwijają. Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze, ale proszę Państwa, ja mam nieco inną tezę. Mianowicie, Polska nie jest jeszcze na takim etapie, żeby musiała zwalniać tempa rozwoju. Natomiast uważam, że Polska, tempo wzrostu Polski spadło przede wszystkim z powodu najpierw, jeszcze przed Unią, wdrażania unijnych regulacji, dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego, a po wejściu do Unii wdrażania na bieżąco regulacji unijnych. I pewnie są różne wyliczenia, które mówią o tym, że Polska by się rzeczywiście wolniej rozwijała i tak dalej. Natomiast to wszystko zależy. To wszystko zależy, co by było. Co by było. Ja tu nie chcę gdybać, bo mogłoby być różnie. Nie wiadomo, jak by było. I tego nikt nie wie, a nikt nie będzie wiedział, jak było. Natomiast dlatego nie ma co gdybać. Natomiast moje zdanie jest takie, że mogło być lepiej. Oczywiście mogłoby być też gorzej. To jest jakby sprawa oczywista, prawda? Ale mogłoby być też znacznie lepiej. Druga sprawa to jest kwestia granic. Kwestia granic i braku paszportu. Czy Państwo pamiętacie, od kiedy Polacy mogą jeździć bez paszportu? Od 90. lat Pan mówi, tak? Kiedy? Nie, nie, ja się pytam, kiedy bez paszportu, kiedy przestały istnieć granice między Polską a innymi krajami? No właśnie. Tak, tak. Weszliśmy do Unii 1 maja 2004, natomiast granice lądowe i morskie to był grudzień 2007 bez paszportu, a powietrzne to był marzec 2008. Natomiast jaka jest moja teza tej książki? Jakby główna teza tej książki jest taka, że najważniejszą, a być może jedyną zaletą, korzyścią z członkostwa Polski w Unii Europejskiej to jest dostęp do wspólnego rynku. Dostęp do wspólnego rynku, czyli dostęp polskich firm do 415 milionów konsumentów. I są różne wyliczenia, które mówią, że na tym polska gospodarka zyskuje co roku 10% PKB. No więc jeśli porównamy nawet z tymi 2%, z tymi tych dotacji, no to widzimy, że tu jest w ogóle skala de facto nawet nieporównywalna. Około 10% PKB zyskujemy na tym, że mamy dostęp do wspólnego rynku, ale co ciekawe, Polska już tak naprawdę ten dostęp do wspólnego rynku miała znacznie wcześniej. Już tak naprawdę od pierwszej połowy lat 90. Co prawda nie był to taki dostęp, tak szeroki dostęp, ale już wtedy kraje Unii Europejskiej zniosły tak naprawdę cła na towary przemysłowe. Ograniczyły cła na towary rolne, pozostały różne bariery pozataryfowe, no, które właściwie zostały zniesione wraz z wejściem Polski do wspólnego rynku. Tylko że ten wspólny rynek to jest jakby tylko jedna strona medalu. Jest jeszcze druga strona medalu, która jest dla nas niekorzystna, zresztą nie tylko dla nas. Ta druga strona medalu to są właśnie regulacje unijne. Regulacje unijne,
I są wyliczenia, które również mówią, że na tym tracimy około 10% PKB rocznie. Tak naprawdę regulacje unijne i nie tylko, te wszystkie strategie unijne, te wszystkie plany, prawda, ten teraz już Europejski Zielony Ład, ten Fundusz Odbudowy, no to wszystko to jest centralne sterowanie, próba, a nawet nie tylko próba, to centralne sterowanie gospodarką z Brukseli. Jak to było z tym wspólnym rynkiem przez te 20 lat? No jeśli chodzi o obrót towarami, to przez chyba 2 czy 3 lata mieliśmy nadwyżkę eksportu nad importem, natomiast jeśli chodzi o usługi, przez wszystkie lata, przez 20 lat mieliśmy nadwyżkę eksportu nad importem. Przez wszystkie lata mieliśmy, a w towarach tylko tam przez 3 lata. Natomiast jeśli połączymy to razem, czyli eksport z eksportem, import z importem, to przez te 20 lat mieliśmy też nadwyżkę eksportu nad importem. No oczywiście niektórzy twierdzą, że to jest zysk, że to jest dodatni bilans, tak, handlowy. Natomiast no nie wszyscy, nie, inni twierdzą, ekonomiści, że właściwie to korzystamy i na eksporcie, i na imporcie, no bo gdyby to nie zaistniało, gdyby nie było korzystne, to by nie zaistniało po prostu. Także tutaj są zdania, są jakby podzielone wśród ekonomistów. Ale ja powiem o jeszcze jednej rzeczy, o inwestycjach. Otóż jeśli chodzi o inwestycje, mamy gigantyczną nierównowagę. Mieliśmy, troszkę się ona zmniejszyła. No, zmniejszyła się znacznie, zmniejszyła się, ale dalej istnieje. Na czym to polega? Otóż dochody w 2004 dochody firm zagranicznych, które inwestowały w Polsce, były, nie powiem ile były większe od dochodów polskich firm, które zainwestowały za granicą. Jak Państwo myślicie? W 2004 roku. 1000 razy, tak. Pan przeczytał, tak? Nie myślałem, ale tak serio. 1000 razy, proszę Państwa. Aha, no to świetne. Świetne doświadczenie, to się wszystko zgadza. To wszystko się zgadza z oficjalnymi danymi, wie Pan. W 2004 roku było to 1000 razy. Tysiąc razy dochody większe inwestorów zagranicznych w Polsce z dochodów. Tak, niż naszych za granicą. To o tym jeszcze powiem. To o tym powiem jeszcze dalej. Tu nawet nie chodzi o dyskryminację. Ja myślę, że chociaż też, o to też chodzi. O to też chodzi. Ale wtedy jeszcze jednak Polacy mieli mało kapitału w porównaniu z koncernami zagranicznymi. No, z roku na rok ta sytuacja się poprawia, ale nadal jest jakby negatywna dla Polski. No właśnie, teraz chcę się zapytać Państwa, jak myślicie, najnowsze dane są z roku 2022, to są dane Narodowego Banku Polskiego. Jak Państwa zdaniem się to zmieniło w 2022 roku? Ile razy teraz jest? 100 razy. Ile? 100. Ktoś powiedział 2? Ja. 2 razy? Proszę Państwa, 4 razy. 4 razy. Czyli bardzo się to zmieniło, ale nadal jakby ta kwestia jest niekorzystna. Przez te 18, bo od 2004 do 2022 roku, bo takie są najnowsze dane, czyli 18 lat, ta różnica wyniosła 13 razy. 13 razy, czyli te dochody firm zagranicznych były 13 razy większe. Efektem jest drenaż polskiej gospodarki i był on na poziomie przez te 18 lat. To są akurat dane Ministerstwa Finansów. I ten drenaż wyniósł 1 150 000 000 000 zł. Tyle pieniędzy zagraniczne koncerny wydrenowały po prostu gospodarkę. Znaczy, nie ma się im co dziwić oczywiście, to jest jakby sprawa oczywista, one po to tu inwestują, żeby te pieniądze potem zarabiać i sobie tam brać, gdzie chcą, prawda? No ale tu chodzi o fakt, że po prostu tak to wygląda.
proszę Państwa, te wszystkie dotacje unijne, które rzekomo w dużej mierze idą na inwestycje, miały spowodować, że oczywiście te inwestycje bardzo wzrosną, prawda? Po wejściu do Unii powinny bardzo wzrosnąć dzięki tym dotacjom przecież, nie? Kiedy Państwa zdaniem, jeszcze jedno pytanie, kiedy w ciągu ostatnich, od 95 roku do dzisiaj, kiedy były najwięcej inwestycji w Polsce w relacji do PKB? Kiedy mogło być? Kiedy? Nie, rok, konkretny rok, jakby można podać. Konkretny rok. 2007, pan uważa, na początku wejścia do Unii, tak? Państwo jak myślicie? Otóż nie. Największe dotacje, przepraszam, największe inwestycje w relacji do PKB były to lata 98-2000. W tych trzech latach średnio wyniosły to 24% PKB. Potem już ani wcześniej, ani później taki poziom nigdy nie został osiągnięty. No i najmniej to są lata ostatnie i to jest tam 16,6, 16,8, bo tam różne tam są podawane przez różne źródła. W każdym razie między 16 a 17%, poniżej 17 w każdym razie, na pewno poniżej 17. To było tam 20, chyba 23, 22 to też było poniżej 17. No więc tak to wygląda. No ale mówimy o gospodarce, ale są przecież też inne kwestie unijne związane z Unią Europejską, a niekoniecznie z gospodarką. I na przykład emigracja Polaków. Proszę Państwa, ja jakiś miesiąc temu przestudiowałem taki raport, taką analizę Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. To był taki urząd, który przed wejściem do Unii stręczył nam Unię Europejską. To znaczy, oni mieli po prostu za zadanie, żeby doprowadzić do tego, żeby Polacy zagłosowali za Unią w referendum. No, między innymi oczywiście. I oni na 2 miesiące przed referendum akcesyjnym, referendum, jak pamiętacie Państwo, było w czerwcu 2003 roku, czyli w kwietniu 2003 roku, opublikowali taki raport, w którym opisywali różne sprawy, jak będą wyglądały wspaniale, jak wejdziemy do Unii i jak będą wyglądały źle, jak nie wejdziemy do Unii, jak zagłosujemy przeciwko. No i tak mówię, jakiś miesiąc temu czytałem ten raport, no i powiem tak, no tam się prawie nic nie sprawdziło. Jeśli coś się sprawdziło, to powiedzmy 10 lat później na przykład, niż oni tam przewidywali. Na przykład poziom inwestycji, który miał być osiągnięty tam w roku 2014, to został osiągnięty chyba dopiero w 2021 czy 2022, jakoś tak. Ale co się najbardziej nie sprawdziło? Najbardziej się nie sprawdziło właśnie to, ile Polaków wyjedzie za pracą. Oni tam sobie wymyślili, tak sobie twierdzili i napisali, że za pracą rocznie nie wyjedzie więcej niż 100 tysięcy osób. To będzie taka górna granica, te 100 tysięcy, ale to na pewno nie zostanie osiągnięte, ale te 100 tysięcy podali. No i tymczasem, jak było w rzeczywistości? Proszę Państwa, w pierwszym roku członkostwa, w 2004 roku, byliśmy w Unii tylko 8 miesięcy i przez te 8 miesięcy już za pracą wyjechało milion Polaków. No potem było tylko gorzej, prawda? Rekord, szczyt to były lata 2016-2017, kiedy poza granicami Polski pracowało 2,5 miliona Polaków. Potem ta liczba lekko spadła, średnio, w każdym razie średnio rocznie przez te 20 lat było to 2 miliony 100 tysięcy Polaków, czyli no pomylili się o zaledwie 21 razy, prawda? 21 razy się tylko pomyli, więc niewiele. No oni, ludzie ci wyjechali, budowali dobrobyt Niemiec, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i tak dalej, no niestety nie Polski. No więc jeśli mamy tu 10% na plus, tu mamy 10% na minus, no ale tu mamy jeszcze to, na przykład coś takiego, mamy tą emigrację. Ale mówił Pan o tych kwestiach właśnie problemów polskich firm.
Sama Komisja Europejska przyznaje, że ten wspólny rynek, czy też jednolity rynek, jak oni tam mówią, to on jest niedokończony. To jest oczywiście prawda, on jest niedokończony, w szczególności jeśli chodzi o usługi. Tylko problem polega na tym, że on nie tylko, że jest niedokończony, ale on jest jeszcze ograniczany dodatkowo. I to zarówno przez Komisję Europejską, czy szerzej przez Unię Europejską, jak i przez kraje członkowskie. To, co pan chyba mówił. No więc powiem, na czym to polega. Przez Unię Europejską, no na przykład pakiet mobilności, to państwo wiecie, o co chodzi, prawda? Tu nie będę już wchodził w szczegóły. Powiem o inny przykład, może którego państwo nie znacie. Teraz jest na etapie procedowany jest takie ograniczenie, to się nazywa ograniczenie stiffeningu. Nie wiem, czy państwo słyszeliście o czymś takim. Chodzi o to, że polskie firmy przetwórstwa rybnego, no dzięki właśnie temu, że mają dostęp do tych 415 milionów konsumentów, no to się rozwinęły. Tak samo, no jak generalnie na przykład przemysł spożywczy się bardzo rozwinął, eksport przemysłu spożywczego się bardzo rozwinął polskiego, czy też właśnie przemysł transportowy. No również między innymi właśnie to przetwórstwo rybne. Polskie firmy przetwórstwa rybnego zaczęły dużo ryb eksportować, eliminując z rynku firmy z innych krajów, z tych tak różnych, na przykład z Francji. No i co się stało? No i Francuzi się zorientowali, że tutaj ktoś ich wypiera z rynku. No i coś trzeba z tym zrobić, prawda? No więc poszli do Komisji Europejskiej, że trzeba wprowadzić regulacje. No i na czym o co chodzi? No ten stiffening to jest nic innego jak mrożenie ryb. Mrożenie ryb, żeby można je było przewieźć. No i wymyślili sobie, że no będzie można oczywiście dalej mrozić te ryby, ale maksymalnie na 72 godziny. Tak, żeby nie dojechały do Francji, nie? No więc to jest jakby na ostatnim etapie. No ja tylko dodam, że no w ten sposób powstaje zdecydowana większość regulacji. No po to są regulacje unijne właśnie, w ten sposób to powstaje. Dobrze, ale to jest ten poziom unijny, czyli ograniczamy wspólny rynek. Ale jest jeszcze ten poziom krajowy. Poziom krajowy, czyli kraje członkowskie wprowadzają różnego typu bariery dla firm z innych krajów unijnych. Oczywiście również dla krajów pozaunijnych, prawda, ale między innymi dla unijnych, bo te unijne mają prosty dostęp do rynku, a tamte nie. No więc takie bariery można podzielić jakby na trzy rodzaje. Bariery formalne, takie półformalne i takie nieformalne. Formalne bariery to są na przykład certyfikaty różnego typu i w tym lubują się Niemcy. Oni sobie tam różnego typu właśnie certyfikaty, które dla firm niemieckich to nie ma problemu, żeby uzyskać taki certyfikat, ich to mało kosztuje, urzędnik od razu przybija pieczątkę i sprawa załatwiona. Natomiast jeśli chodzi o firmy nie niemieckie, to już jest problem, bo trzeba dokumenty jakieś, trzeba jeździć, wozić, trzeba tłumaczyć, trzeba płacić, jakieś opłaty, jakieś coś. No i oczywiście ten urzędnik niemiecki nie jest taki skory, żeby tam od razu wszystko podpisać, więc to się ciągnie miesiącami. W tym czasie nie można prowadzić tej działalności, prawda? Takich przykładów było wiele. No, gdyby Polska coś takiego zrobiła, no to od razu by była skarga do Komisji Europejskiej i tak dalej. Natomiast jak Polska złoży na Niemcy albo na Francję taką skargę, no to oczywiście sprawa zostaje nierozpatrzona przez ileś lat. I to są takie przypadki, że sprawa nie jest rozpatrywana i tyle. Tak widzimy właśnie, jak Unia Europejska dba o ten jednolity i wspólny rynek. Bariery półformalne to jest coś takiego, że prowadzi się takie nękające kontrole. Na przykład Francja, czy urzędnicy, czy służby francuskie kontrolują polskie tiry. Nie tylko polskie zresztą, bo też z innych krajów naszej części Europy. Tir jedzie co 50 km, jest zatrzymywany na kilka godzin i jest manglowany po prostu.
nawet jeśli nie dostanie żadnych kar, a szukają, żeby kary dać, to nawet jeśli nie dostanie kar, to jest strata czasu, pieniędzy, prawda, czas pracy kierowcy, towar się zepsuje, nie dojedzie i tak dalej, prawda, przecież są umowy i tak dalej. Chodzi o to, żeby po prostu zniechęcić ich do tej, te firmy do tej działalności. No i są też takie bariery nieformalne i takie bariery nieformalne to polegają na przykład na tym, że polityk, jakiś ważny polityk jakiegoś kraju mówi na przykład, że no polskie serki homogenizowane no to są nieekologiczne, albo są niezdrowe, albo no mają metale ciężkie. Tego typu po prostu oficjalnie mówią, bez żadnych dowodów, bez niczego, oficjalnie mówią w telewizji tego typu wypowiedzi. To były konkretne wypowiedzi tego typu, nie odnośnie serków, ale to nieważne, odnośnie produktów spożywczych polskich. Między innymi w Danii jedna z ministerek powiedziała to w telewizji czy z Danii i podobna była sytuacja w Czechach. Podobna sytuacja była w Czechach też właśnie. No więc, no, niby nie ma żadnych barier, ale no, czy teraz tak, Duńczyk pójdzie do sklepu, mówi, no, może jednak nie kupi, może pewnie to nie działa na wszystkich ludzi, ale wystarczy, że działa na jakąś część, prawda, już jest spadek sprzedaży. Proszę Państwa, moim zdaniem, o ile do tej pory ten bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej mógł być taką kwestią dyskusyjną, to po wprowadzeniu Europejskiego Zielonego Ładu sprawa jest jakby jednoznaczna. Sprawa jest jednoznaczna. Według francuskiego Instytutu Rousseau, nie wiem czy Państwo znają te dane, ma nas to kosztować, a konkretnie dojście do zeroemisyjności w roku 2050, ma nas to kosztować ponad 10 bilionów złotych. 10 bilionów złotych. To jest 13,6% PKB co roku. Nie jakieś tam 2% tam, prawda, jeśli chodzi o te dotacje. I właśnie ja mam taki wykres, pokażę jeszcze jeden. Taki wykres. To jest w euro. 2 biliony 400 miliardów euro. To jest koszt tej dekarbonizacji do roku 2050 dla Polski, koszt dla Polski. Natomiast 161,5 miliardów euro to są dotacje netto, czyli po odjęciu składki, dotacje unijne, które Polska dostała przez 20 lat. Taka jest różnica. 15 razy. Różnica jest 15 razy. To jest w ogóle koszt absolutnie nie do pomyślenia i prawdopodobnie to w ogóle nie jest cały koszt, bo to są tak naprawdę tak zwane inwestycje, a Europejski Zielony Ład wprowadza nie tylko inwestycje, ale na przykład różnego typu podatki, jak podatek ETS2, czy na przykład graniczny podatek węglowy. Oczywiście wiadomo, że to mają płacić firmy zewnętrzne, czy też jeśli nasze, to jako importerzy to zapłacą, ale to wszystko zostanie przerzucone ostatecznie na konsumentów, czy też na inne firmy, które to kupią. No bo tak działa po prostu gospodarka. Ale problem jakby największy z Europejskim Zielonym Ładem to jest oczywiście kwestia energetyczna. Ponieważ jeszcze do tej pory, może nie w 100%, bo już w 100% już niestety nie, ale w znacznym stopniu jesteśmy suwerenni energetycznie, to po pierwsze, a po drugie jesteśmy energetycznie jeszcze bezpieczni, jeszcze jesteśmy bezpieczni. To bezpieczeństwo energetyczne zapewnia nam węgiel. Węgiel tak naprawdę, i suwerenność energetyczną też zapewnia nam węgiel. A już nie gaz, chociaż bezpieczeństwo energetyczne zapewnia nam teraz, bezpieczeństwo gaz też nam zapewnia, ale suwerenność już nie, no bo tego gazu mamy mało, prawda? Prawie tyle, znacznie więcej potrzebujemy niż mamy. O co chodzi?
Jak przedstawia się tak zwany miks energetyczny, to z miksu energetycznego wynika, że z gazu i z węgla produkuje się tam powiedzmy około 70%, no powiedzmy, że z węgla około 60%, mniej więcej w skali roku. Około 60% energii elektrycznej, z gazu około 10%, tam 20%, a 25% około jest OZE. Tam z wody jakieś tam grosze i tam jest jeszcze biomasa i tak dalej. No to jest mniej ważne. Z OZE, około, czyli z odnawialnych źródeł energii, około 25%. Ale to jest kłamstwo. To znaczy... To jest w Europie czy w Polsce? W Polsce. Ja mówimy o Polsce. To jest kłamstwo. Oczywiście w sensie miksu energetycznego to nie jest kłamstwo, ale to, że to się przedstawia w ten sposób, to jest kłamstwo. Dlaczego? Dlatego, że w każdej chwili musimy mieć takie moce, żeby móc wyprodukować 100% zapotrzebowania energetycznego. 100%. Ale jak nie wieje wiatr albo jest, nie świeci słońce, no to już nagle odpada nam 25% nagle, prawda? 25% nagle nie ma. A nawet więcej, bo oczywiście czasami są takie momenty, gdzie OZE produkuje więcej niż 50%, a nawet jeszcze więcej energii w bieżącej chwili, oczywiście w bieżącej chwili. Tylko że nas to w ogóle nie interesuje, nas to nie interesuje. My musimy, żeby mieć pewność, bezpieczeństwo dostaw, to musimy mieć w 100% mieć możliwość wyprodukowania energii ze źródeł sterowalnych. OZE są źródłami niesterowalnymi. One produkują energię wtedy, kiedy one chcą, a nie wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie na energię. No można to akumulować. Tak, można, ale nie w takiej skali. Także to jest w ogóle nie ma takiej technologii, żeby to akumulować w takiej skali. Nie ma takiej technologii w ogóle na świecie. Nie ma takiej technologii. Jedyny taki sensowny magazyn energii, tak naprawdę jedyny sensowny magazyn energii to jest na zasadzie hydroelektrowni, tak, tylko to, ale w polskim kształtowaniu terenu to jest niemożliwe w ogóle to jest poza jakby w ogóle dyskusją, nie? Bo to jest nierealne. Więc tak to wygląda. Generalnie rzecz biorąc, bardzo często się zdarza tak aktualnie, że w danym momencie elektrownie węglowe i gazowe, które są sterowane, no wraz z tymi wodnymi, które no mają, tak mówię, marginalne znaczenie, zapewniają ponad 95% aktualnego, bieżącego zapotrzebowania. Tylko problem polega na tym, że Europejski Zielony Ład spowoduje, że w ogóle nie inwestuje się w nowe bloki węglowe. Nie inwestuje się w nowe bloki węglowe, a wiele w tej chwili już bloków węglowych kończy tak naprawdę swój żywot. Znaczy one już są przestarzałe, i w sytuacji, jeśli nie będzie nowych, one będą odłączane, a nie będzie nowych. Nic nie będzie ich zastępowało. Prawda jest taka, no OZE nie mogą zastąpić tego. Jedyne, co może zastąpić węgiel i gaz, no bo gaz też jest zły przecież według Unii Europejskiej, to jest energia atomowa. Proszę? To jest energia atomowa. Jedyne, co może zastąpić. I proszę Państwa, polskie sieci elektroenergetyczne przedstawiły taki raport jakoś na początku tego roku, w którym czytamy, że prowadząc tą politykę dokładnie tak, jak jest według planów rządowych, czyli tą politykę dekarbonizacyjną de facto likwidowania górnictwa, energetyki węglowej, braków tych właśnie remontów i stawiania nowych bloków, będziemy w roku 2000, znaczy energii będzie zaczynać brakować od 2025 roku, natomiast w 2040 będzie brakowało około 10% zapotrzebowania. Problem polega na tym, że te wyliczenia zrobiono na podstawie założeń,
że w roku 33 już powstanie pierwszy blok jądrowy, a w roku 2040 będzie tych bloków jądrowych już 4. A 4 bloki jądrowe miały, według różnych tam wyliczeń, miały produkować między 12 a 16% zapotrzebowania. No więc jeśli do tego, a teraz, prawda, inna ministerka powiedziała, że no to, że PiS mówił, że w 33 będzie pierwszy blok, to absolutnie nie. Pierwszy będzie najszybciej w 2040. No więc proszę Państwa, jeśli pierwszy będzie w 2040, a nie remontuje się, ani nie buduje się nowych bloków węglowych, no to do tych brakujących 10% dojdzie jeszcze te 15% mniej więcej. Czyli 25% braku zapotrzebowania. A co to oznacza? To oznacza, że będzie jeden wielki blackout. Jeden wielki blackout. I to przede wszystkim będzie odcinana energia dla przemysłu, to na początku. Oczywiście dla gospodarstw domowych na samym końcu. Może dla gospodarstw to te wiatraki wyprodukują, jak trochę powieje. Natomiast no, gospodarka nie jest w stanie żadna funkcjonować w taki sposób, kiedy codziennie będzie odcinana energia. Ja nie wiem, jak to będzie funkcjonowało. Nie wiem, czy to jest celowe, czy nie. Czy to ma doprowadzić po prostu do de facto zamknięcia całej polskiej gospodarki i upadku państwa, no bo do tego to prowadzi. Do tego to prowadzi. Paweł, ile mamy czasu jeszcze? No jest 50 minut. Mówisz. Aha. Dobra. No więc tak. Tak wygląda, jeśli chodzi o sprawa, jeśli chodzi o Europejski Zielony Ład. Proszę Państwa. Politycy tego nie mówią, ale moim zdaniem państwa polskiego nie ma. Państwa polskiego, państwo polskie nie istnieje. A było? Bo to warto porównywać. Tak, formalnie było. Formalnie było. Przynajmniej formalnie, a w tej chwili już nie istnieje nawet formalnie. No... No właśnie. Ja może skończę myśl najpierw. Dlaczego tak uważam i od kiedy to się dzieje? Politycy twierdzą, że Unia Europejska dąży do federalizacji. Moim zdaniem no, już jesteśmy państwem federalnym o nazwie Unia Europejska, a żadna część państwa nie może być innym państwem. Unia, czyli de facto jesteśmy czymś na kształt jakiejś prowincji tego państwa Unia Europejska, jakiegoś landu, województwa i tak dalej. Nie mamy premiera, tylko wojewodę, prawda? Wojewodę Tuska, wcześniej wojewodę Morawieckiego. Dlaczego? Unia Europejska ma wszystkie atrybuty państwa. Unia Europejska ma terytorium, ma ludność, ma granice, ma władzę, prowadzi własną politykę zagraniczną, rolną, handlową, celną. Ma swoje symbole, ma osobowość prawną, nadaje obywatelstwo. Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, poza tym, że mamy obywatelstwo polskie. Mamy dwa obywatelstwa. Unia Europejska jest państwem od wejścia w życie traktatu lizbońskiego. To jest rok 2009. Wszystkie unijne regulacje, wszystkie unijne dyrektywy i rozporządzenia muszą być implementowane do prawa polskiego. Wszystkie polskie ustawy muszą być w 100% zgodne z prawem unijnym. No chyba nie na tym polega suwerenność, prawda? Co się dzieje, jeśli tak nie jest? No najpierw widzieliśmy to zresztą, mamy naciski ze strony polityczne, ze strony Komisji Europejskiej.
No a potem są skargi, Komisja Europejska, jeśli dalej się kraj członkowski nie poprawia, no to są skargi Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i co robi Trybunał Sprawiedliwości? No nakłada kary finansowe na kraj członkowski. No nie na tym polega suwerenność, prawda? Żeby suwerenne państwo płaciło jakieś kary. Była sprawa Turowa, prawda? Sprawa Sądu Najwyższego. Sądu Najwyższego w sytuacji, kiedy teoretycznie Unia Europejska w ogóle nie ma kompetencji, jeśli chodzi o sprawy wymiaru sprawiedliwości. Podam taki najnowszy przykład. Mianowicie taka jest dyrektywa o sygnalistach. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Wiecie, tak? Proszę? Tak, innymi słowy, to jest dyrektywa o kapusiach, czy o konfidentach. No jak tam kto chce mówić, no ale według Unii Europejskiej to są sygnaliści, prawda? Bo to trzeba, jest odpowiednia nowomowa, prawda, do tego. O co chodzi? Chodzi o to, że kraj członkowski ma wprowadzić takie regulacje, żeby chronić osoby, które kapują, donoszą w sytuacji, jeśli jest złamane prawo unijne. Jeśli jest... To chodzi, na przykład polskie firmy łamią prawo unijne i pracownik donosi, że po prostu że prawo jest złamane. Ale tu chodzi o prawo pracy, to jest coś innego. No nie, no to jest, to właśnie o to, nie, znaczy to chyba, to, to nie, proszę. No właśnie, tak. W każdym zakładzie pracy, czy osoba, która doniesie na swojego pracodawcę, że jest coś niezgodne z przepisami prawa, ma być chroniona, nie można jej zwolnić. Tak, dokładnie tak. Chodzi o ochronę tych właśnie kapusiów. Ale ja chciałem powiedzieć o czymś innym. Chodzi o to, że Polska już dostała karę właśnie za niewdrożenie tej dyrektywy. Kara wyniosła 7 milionów euro, jakby jednorazowa kara, plus 40 tysięcy euro za każdy dzień do momentu, aż to wejdzie w życie. Więc tak to funkcjonuje właśnie, że musimy całe prawo unijne wdrażać, a jeśli nie wdrażamy, no to wtedy mamy kary. Ja powiem taką rzecz. Mamy system ETS. Mamy system ETS, będzie system ETS 2 od 2027 roku, czyli tak naprawdę rozszerzenie tego pierwszego, czyli rozszerzenie tego podatku, można powiedzieć. Proszę Państwa, podobny system jest w Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy wiecie, ale te uprawnienia do emisji dwutlenku węgla są znacznie tańsze. To jest jakby jedna rzecz. Ale, co ważniejsze, system obowiązuje tylko w 11 stanach. W 11 stanach rządzonych przez demokratów. A we wszystkich pozostałych stanach tego systemu w ogóle nie ma. I się okazuje, że w państwie o nazwie Stany Zjednoczone mogą różne systemy być. A w Unii Europejskiej? No nie. W Unii Europejskiej nie może być. Bo chodzi o to, że Unia Europejska dąży do centralizacji. Pod koniec zeszłego roku zaproponowano zmiany traktatowe, dość bardzo głęboko idące, które właściwie spowodują, że to państwo federalne przekształci się w takie państwo tak naprawdę całkowicie scentralizowane, z rządem w Brukseli, który tak naprawdę będzie o wszystkim decydował, kiedy kraj członkowski, ta prowincja, będzie musiała wdrażać różnego typu regulacje, nawet wbrew temu, co chcą władze danego kraju. Po prostu
zostanie przegłosowany, no bo już nie będzie żadnego weta, tylko będziemy mieli głosowanie większościowe. Czyja racja stanu będzie realizowana, właściwie to już jest realizowana w Unii Europejskiej i będzie realizowana dalej? Ktoś powie, że niemiecka. Ktoś może powiedzieć, że może francuska. No, w najlepszym wypadku być może będzie to jakaś racja stanu ogólnoeuropejska. No na pewno nie będzie to racja stanu polska. Na pewno nie będzie to racja stanu polska. Widzimy, ile do powiedzenia mają polscy politycy w Unii Europejskiej. Mało tego, większość z nich i tak nawet głosuje przeciwko Polsce. Więc trzeba zapytać się jakby takie ważne pytanie, to jest, kto tak naprawdę rządzi tą Unią Europejską? No czy rzeczywiście ci Niemcy tylko rządzą, czy kto inny? Lobbyści. Proszę? To jakieś grupy znaczy, interesów, które no właśnie. Lobują za jakimś interesem. Moim zdaniem są cztery takie grupy interesu. Ja wyróżniam cztery takie grupy interesu. Po pierwsze, finansjera międzynarodowa. Tu mamy przykład, ten fundusz odbudowy, no to jest właśnie na ich korzyść, żeby u nich się zadłużać, prawda? Po to się ogranicza gotówkę w Unii Europejskiej, właśnie w ich interesie. Po drugie, korporacje międzynarodowe. Można podać kilka przykładów, na przykład sprawa tych akt Ubera, nie wiem czy Państwo pamiętacie, tutaj wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Holenderka Nelly Kroes, całkiem niedawno lobowała za korporacją amerykańską o nazwie Uber, żeby po prostu były wprowadzone korzystne dla tej korporacji przepisy w Unii Europejskiej. Pamiętamy, w jaki sposób pani przewodnicząca Ursula von der Leyen negocjowała kwestie szczepionkowe z Pfizerem. SMS-ami negocjowała kwestie 35 miliardów euro, bo za tyle Unia kupiła szczepionki. No ale teraz tych SMS-ów już nie może nawet pokazać, bo nie wiadomo, nie ma ich. Już mówi, że nie ma dowodów. Ta europosłanka, która się domagała najbardziej, to ona już nie żyje. To wiecie Państwo, tak? Huty mają być zeroemisyjne. No i okazuje się, że no, jest już taka technologia. Jest już taka technologia. Niemcy ją wymyślili. Tak, Niemcy ją wymyślili. Huty zeroemisyjne i teraz co? No teraz wszyscy muszą to kupić. Wszystkie huty w całej Unii Europejskiej muszą kupić tę technologię. No skoro muszą być zeroemisyjne, no to nie ma innego wyjścia. I ja już tu nie chcę, bo tych przykładów jest naprawdę mnóstwo. Nie chcę już tego wymieniać, bo to już ten, ale choćby kwestia zakrętek, prawda, do butelek. No ktoś na tym zarabiał, prawda, kiedyś. No i teraz przytwierdzono i teraz zarabia kto inny, prawda? No to dobra, to są te dwie grupy. Trzecia grupa moim zdaniem, ta grupa, która stoi za tymi lobbystami, prawda, no bo wiadomo, lobbyści lobbują w imieniu czyimś, tak? To ta trzecia grupa to moim zdaniem są służby specjalne krajów unijnych. Oczywiście krajów poważnych krajów unijnych. No pamiętamy, że dopóki istniał Nord Stream, no to rosyjski gaz ziemny, no to był całkiem ekologiczny. Potem nagle z dnia na dzień przestał być ekologiczny. Francja chce, żeby atom był ekologiczny, no ale Niemcy chcą, żeby atom był nieekologiczny. No i jak to teraz? Na szczęście. Prawda. No to co w końcu? Jeden chce to, drugi chce... No prawda, tutaj takie ten... No ale...
więc z tych krajów poważnych, prawda, tutaj służby sobie rządzą. No ale jeszcze jest czwarta grupa moim zdaniem i ta czwarta grupa to są po prostu służby specjalne państw poważnych, pozaunijnych, państw pozaunijnych, Stanów Zjednoczonych, Rosji, na pewno Chin, być może Wielkiej Brytanii, krajów arabskich, prawda, pamiętamy Qatar Gate, czy być może Izraela, prawdopodobnie, ja myślę, że na pewno Izraela, zresztą były różne dowody na to, że Izrael mieszał w wyborach w innych krajach. Poza tą Qatar Gate mamy inne, no bo Unia Europejska to tak naprawdę cały czas są afery, cały czas są, to nie jest tak, że w ostatnich latach są poważne afery korupcyjne, tylko te afery są praktycznie cały czas, każda kolejna Komisja Europejska, nie tylko w Komisji Europejskiej, ale również w Parlamencie Europejskim, na przykład w Parlamencie Europejskim okazało się niedawno, że europosłanka z Łotwy no, brała pieniądze od KGB. Także takie rzeczy się zdarzają. A z kolei inna europosłanka bodajże z Niemiec to dostała projekt późniejszej dyrektywy dotyczącej eliminacji metanu od szefowej jednej z ekologicznych fundacji ze Stanów Zjednoczonych. Także tak to tam wygląda mniej więcej, że tu się sufluje różnego typu rozwiązania i generalnie no, te wszystkie unijne regulacje właśnie w ten sposób są uchwalane. No więc pomijając fakt, że właściwie w każdym budżecie Unii Europejskiej są tak zwane błędy, które oznaczają, że jakaś część tego budżetu została w niewłaściwy sposób rozdysponowana, nie wiadomo, co się stało z jakimiś pieniędzmi, albo nie poszły na to, co trzeba, albo nie wiadomo, co się z nimi dzieje, to właśnie najważniejsza jest ta możliwość wpływania na proces legislacyjny w Unii Europejskiej. I to nie ma znaczenia, czy się to dzieje w sposób legalny, czy w sposób nielegalny. To jest jakby sprawa wtórna. To jest sprawa wtórna, czy bezpośrednio za pomocą jakichś łapówek, czy w jakiś wpływów innego typu, ale skutek jest taki, jaki jest, że zyskuje jakaś wąska grupa, branża, firma, ktoś tam, jakieś państwo, a traci cała reszta tak naprawdę, bo to nie jest rynek. To nie jest rynek, to jest tak naprawdę ingerencja w ten rynek właśnie, a właśnie jak jest ingerencja w rynek, to tak naprawdę urzędników w rynek. Ostatecznie to chodzi o to, że ci eurokraci ingerują w rynek, eurokraci, którzy są tak naprawdę tylko kukiełkami. Tak samo jak no, ci najważniejsi przywódcy krajów członkowskich, może nie wszystkich, ale wydaje mi się, że wszystkich chyba, też są kukiełkami po prostu. To też są kukiełki po prostu. I tak samo eurokraci są kukiełkami i tyle. No i oni po prostu prowadzą taką politykę, jaką prowadzą. Znaczy, powiem jedną rzecz. Powiem tylko, że można ingerować w rynek. Jakieś po prostu wyspecjalizowane instytucje, czy tam eksperci mogą, ale jeżeli jest ingerencja w rynek na rzecz grup interesów, to jest bardzo... Ale zawsze to wygląda. Czy myśli pani, że jakiś, no to właśnie do tego się sprowadza po prostu, że jakiś urzędnik sobie wymyśli, a zaingeruje w rynek, żeby ten zyskał, bo tu jest źle, więc zrobię tak, że tylko będzie dobrze, a źle nie będzie już nigdzie, tak? Tak myśli pani, że takie coś jest? Bo interwencje przez urzędników są właśnie niedobre. No to na tym polega. To zawsze na tym polega. No to na tym polegają właśnie te regulacje. Ja rozumiem. Proszę Państwa, przez te 20 lat prawie, niecałe 20 lat, wyglądało to w ten sposób, że polskie władze pokornie to wszystko wprowadzały i tak dalej. Podpisywały te wszystkie cyrografy unijne i tak dalej. Pod koniec drugiego rządu PiS, oni się chyba, przynajmniej niektórzy, się zorientowali, o co w tej Unii tak naprawdę chodzi. O co w tej Unii chodzi. I
próbowano coś z tym zrobić. I zaczęto zaskarżać pewne regulacje, akty prawne unijne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odnośnie tego Turowa coś tam zrobiono, a potem najważniejsza sprawa to było 6 skarg w kwestii Fit for 55. No, ja tu mam na końcu tej książki taki wywiad z takim człowiekiem, który twierdzi, że za pomocą, że w ogóle większość regulacji tych właśnie zielonych można było powstrzymać za pomocą właśnie takich działań prawnych. I nie wiem, czy to jest realne, bo ten walec jednak idzie cały czas do przodu, ale on twierdzi, że to było możliwe. W każdym razie wtedy, jak ja przeprowadzałem z nim wywiad, jakieś to było z rok temu. I rząd PiS jakby zaczął to robić po prostu. Zaczął to robić, czyli zaczął zaskarżać te właśnie uchwały, te akty unijne, akty prawne. No ale nowy rząd PiS, przepraszam, nowy rząd Donalda Tuska stwierdził, że no, te wszystkie wnioski zaskarżające będą wycofywane, prawda? Nie słyszałem, żeby zostały wycofane, ale na początku tego roku powiedział, że to będzie wycofywane wszystko. Nie słyszałem, żeby zostały wycofane, natomiast miały być wycofywane. Potem minął jakiś czas i było tak, że one jeszcze wtedy nie były wycofane, więc nie wiem, jak w tej chwili sytuacja wygląda. Być może jest tak, jak pan mówi, ale ja tego nie słyszałem w tej chwili. W każdym razie na koniec powiem... Być może się tak stało, nie mówię, że nie. Natomiast tak mówię, no nie spotkałem się z konkretną informacją, że to się stało. Być może jest tak, jak pan mówi. W każdym razie na pewno była zapowiedź, że to zostanie wycofane. Proszę państwa, Unia Europejska uważa się za czempiona demokracji. Za czempiona demokracji. Ale ja podam tylko jeden przykład. Przykład, w jaki sposób był uchwalony traktat lizboński. Jak wyglądał ten proces dojścia do traktatu lizbońskiego. Najpierw to się nazywało Konstytucja Europejska. Konstytucja Europejska, która w sprawie której przeprowadzono 2 referenda. Przeprowadzono referendum w Holandii i we Francji. I w obu tych krajach obywatele tych państw zagłosowali przeciwko. No, to było nieładnie zrobili, prawda? Nieładnie zrobili, no bo jak można? Jak można, jak to przecież Unia Europejska jest taka wspaniała, jak może coś, można robić coś przeciwko Unii Europejskiej? I co zrobiono? Właściwie wprowadzono jakieś tam kosmetyczne zmiany w tej Konstytucji Europejskiej, ale przede wszystkim zmieniono tytuł. Zmieniono to tytuł na traktat lizboński i on został w Lizbonie przegłosowany przez kraje członkowskie. Ale zanim to się stało, było jeszcze jedno referendum. Bo nie zrobiono powtórki referendum we Francji ani w Holandii, mimo że to było de facto to samo. Było referendum w Irlandii. I co się stało? No w Irlandii Irlandczycy zagłosowali znowu przeciwko. No i co zrobiono wtedy? No wtedy była gigantyczna propaganda wymierzona w Irlandczyków, że to tak nie wolno, że to trzeba zagłosować jednak za. Taka propaganda jak i u nas przed referendum akcesyjnym w 2003 roku. Być może tam nawet większa w tej Irlandii, bo wielu Polaków w ogóle nawet nie trzeba było przekonywać do Unii Europejskiej. Oni nawet bez tej propagandy wiedzieli, że Unia jest wspaniała i należy wchodzić.
Natomiast ci Irlandczycy no, zagłosowali przeciwko, a po tej całej propagandzie zrobiono za chyba niecały rok, około roku, powtórzono referendum, no już wtedy zagłosowali prawidłowo. Wtedy zagłosowano prawidłowo, tak. I dlatego cenię Anglików, że nie pozwolili powtórzyć referendum, a były naciski. Tak, to prawda. I tu Anglicy zachowali... No, to prawda, ale tu jest inna sprawa trochę, bo wie pan, Niemcom to było na korzyść, że Anglicy wyszli. To jest inna sprawa. Więc gdyby... Ale ja mówię o Anglikach. Tak, oczywiście, ma pan rację. Dobrze, ale ja dokończę odnośnie tego traktatu lizbońskiego, bo na koniec jeszcze wszystkie przywódcy wszystkich krajów członkowskich mieli go podpisać. No i wszyscy go podpisali, poza Kaczyńskim i prezydentem Vaclavem Klausem. No i zaczęły się naciski na obu prezydentów, no i prezydent Kaczyński podpisał, a Klaus dalej nie podpisał. No i co? No i co dalej? Zaczęto grozić to, co mówiłem o tym szantażu przy dotacjach. No zaczęto grozić, że Czechom zabiorą dotacje unijne, że no nie wiadomo co im tam zaczęli grozić. No i Klaus, mimo tego, że nie chciał tego podpisać, to podpisał. W efekcie tych nacisków politycznych. Także no tak wygląda ta eurodemokracja. W czystej postaci. Ja to już prawie półtorej godziny mówię, także to tyle, co miałem do powiedzenia. Także dziękuję bardzo za uwagę.